Cieszę się bardzo, że klaster Expo rusza też coraz bardziej dynamicznie, jeżeli chodzi o współorganizację wydarzeń promocyjnych, targowych i kongresowych w naszym województwie. Wiemy o tym, że ten dobry element i ta wartość dodana wynikająca z tego typu wydarzeń jest dla województwa bardzo istotna, dla naszej gospodarki, dla rozwoju gospodarczego. Samorząd województwa podkarpackiego takie wydarzenia i takie działania wspiera i także dedykował wcześniej, podejmując decyzję o wybudowaniu tego centrum. Dziś wiemy, że branża motoryzacyjna, transport bardzo dynamicznie się rozwija w naszym kraju, w naszym województwie, a oczywiście jak popatrzymy na pojazdy, które krążą po ulicach Europy i także w jakimś wymiarze świata, to rzadko zdarzyć się może, że w tych samochodach nie ma elementów, nie ma części, nie ma produkcji, która w tym łańcuchu kooperacji, oczywiście globalnej, nie byłaby wyprodukowana na Podkarpaciu. To jeszcze raz ważny dowód na to, że warto było i trzeba było motoryzację jako inteligentną specjalizację wprowadzić, jeżeli chodzi o nasze województwo. Bardzo się cieszę, że też oczywiście klaster motoryzacyjny się bardzo dobrze rozwija, wspiera nas też i też my tą współpracę bardzo dobrze oceniamy i chcemy ją jeszcze oczywiście poszerzać. Za sprawą portu lotniczego w Jasionce, autostrady A4, a wkrótce także drogi ekspresowej S19, Podkarpacie ma szansę stać się znaczącym punktem spedycyjnym na mapie Europy, a może świata. To właśnie to miejsce może być strategiczną lokalizacją przyjmowania zleceń, organizacji środków transportu, nadawania, odbierania i przekazywania przesyłek, zawierania umów, ubezpieczenia przewożonych towarów i przygotowywania towaru do odpraw celnych. Branża motoryzacyjna, spedycyjna to kluczowe specjalizacje naszego regionu. Działające w tym segmencie firmy zatrudniają w województwie około 13 tysięcy osób. Obroty branży sięgają, uwaga, 8 miliardów złotych, a produkty wytworzone przez przemysł motoryzacyjny należą do najczęściej eksportowanych z terenu Podkarpacia. Z uznaniem pragnę podkreślić działalność branży motoryzacyjnej. Dzięki tej klastrowej inicjatywie na Podkarpaciu rozwijają się innowacyjne technologie i powstają nowoczesne inwestycje. Tu, począwszy od Dębicy, poprzez specjalne strefy ekonomiczne w Mielcu, Tarnobrzegu, Gorzycach, aż po Stalową Wolę, na terenie podregionu tarnobrzeskiego zlokalizowanych jest 6 korporacji motoryzacyjnych o łącznych obrotach przekraczających 6 miliardów złotych. Pamiętajmy o tym, że te przewagi jak gdyby się budują cały czas, jeżeli chodzi o nasze województwo w stosunku do innych. Mamy no bardzo dobre położenie geograficzne związane z Ukrainą, związane z sąsiedztwem Słowacji. Mamy oczywiście takie też geopolitycznie trochę dalej, jak patrzymy, to widzimy, że jakbyśmy zakreślili takie koło, cyrklem na mapie Europy, to ta Europa Środkowo-Wschodnia jest w naszym zasięgu logistycznym i także komunikacyjnym.